Żeby pokładać ufność w Bogu, muszę wpierw posiadać jakąś ideę dotyczącą tego, kim On jest. Gdybym dziś zapytał kogokolwiek, kto sam siebie nazywa religijną osobą, czy on wierzy w Boga, to taki ktoś odpowie: tak, wierzę w Boga. I każda z tych osób będzie miała swoją własną opinię dotyczącą tego, kim Bóg jest. Dlatego, gdy mówimy o zaufaniu do Boga, to należy się spytać, do jakiego Boga? I myślę, że to dotyczy każdego tu na tym świecie. I dziś postaram się to wyjaśnić i poprosić, byście naprawdę mu zaufali i obserwowali zmiany, jakie nastąpią w waszym świecie. Napisano w Księdze Wyjścia: gdy spytają mnie o imię, to co mam im powiedzieć? I on odpowiedział: powiedz im, że ja jestem cię wysłał. Powiedz: ja jestem, wysłał mnie do was, bo to jest moje imię na wieki wieków i pod nim będą mnie znały wszystkie pokolenia. Nie ma innego imienia. I teraz, czy wierzycie w to jako w Boga? I czytacie o tym w Biblii. Ja jestem Pan, to moje imię. Mojej chwały nie oddam ani posągom, ani nikomu innemu. I gdy czytacie: ja jestem Pan, to zarówno ja jestem, jak i Pan, to jest to samo słowo, Jodhe Wauhe. Czyli równie dobrze mogłoby to brzmieć: ja jestem, ja jestem. A nie możecie powiedzieć o kimś innym: ja jestem. Bo siedząc tu mówicie: ja jestem. I to jest Bóg. To jest ten, który w piśmie mówi: ja jestem Pan. Bo czy wy oddajecie swą chwałę komuś innemu? Powiedziano wam: ja nie oddam chwały innemu. A każdego z nas dotyczy to, że wznosiliśmy kogoś sławnego wokół umysłu. Tak jak wtedy, gdy Eisenhower wracał i paradował przed ludźmi. Tak samo, gdy MacArthur wracał ze wschodniego wybrzeża. Ja byłem tam w Nowym Jorku, w klubie uniwersyteckim, tego dnia, gdy on się pojawił. I wszyscy chylili mu czoła. Dawanie swej chwały komuś innemu to po prostu czczenie fałszywego obrazu, bo nie ma innego Boga niż ten w nas, kiedy mówicie: ja jestem. To jest On. Ja jestem Pan, to moje imię. I gdy proszę was o to, byście pokładali ufność w Bogu, to mam na myśli tego jedynego Boga, żadnego innego. Bo gdy tylko czynicie coś z marmuru, czy z metalu, albo widzicie to w formie kogoś innego, to kłaniacie się przed tym i czcicie to. Pozwólcie, że podzielę się z wami czymś, co jest praktyczne. Bo pewna pani opowiedziała mi w tamtym tygodniu niesamowitą historię. Ona powiedziała tak: mam sąsiadkę i ona mnie męczy. Dzień w dzień wyżala mi się i opowiada te straszne rzeczy o sobie. Ja starałam się ją przekonywać, by przezwyciężyła to wszystko po prostu przez używanie swojej wyobraźni, ale ona wciąż tylko biadoli i biadoli i to działa mi na nerwy. I czułam się z tym naprawdę niezręcznie. Bo ona traktowała mnie jako swoją jedyną prawdziwą przyjaciółkę. Ja byłam jej prawdziwą przyjaciółką, a myślałam o niej jedynie jako o jęczącej kobiecie, która wciąż powtarzała to samo i to samo. Ona nawet przynosiła mi własnoręczne wypieki, ciasta czy placki ziemniaczane. Pomyślałam sobie, że wyobrażę sobie ją jako szczęśliwą. Lecz pomimo tego mojego wyobrażania to po prostu nie zadziałało. Ona wciąż utrzymywała się w tym negatywnym stanie, aż pewnego dnia, gdy kryłam się przed nią we własnym mieszkaniu, udając, że mnie nie ma, i gdy na paluszkach przychodziłam obok jej drzwi, to doszłam do wniosku, że to zaszło już za daleko. To musiało się skończyć. I postanowiłam, że dokonam jej korekty, poprawię ją. Bo tak, mogłam ją przesuwać i czynić z niej szczęśliwą osobę, która ma wszystko, czego chce, ale ja ciągle na nią natrafiałam. Nieważne, gdzie bym się nie udała. Dlatego być może jedynym sposobem na to, by przezwyciężyć ten charakter, było pokochanie jej. To było dla mnie bardzo trudnym zadaniem do wykonania, bo już zaczęłam nią gardzić. Sam dźwięk jej głosu, myśl, że ona może zapukać do drzwi, wszystko to napawało mnie wręcz odrazą. Ale zaczęłam swoją korektę i zaczęłam zanurzać się w kochaniu jej. Nie zawsze mi to wychodziło, niemniej starałam się mocno. I następnego dnia ona znów do mnie przyszła i mój stary nastrój powrócił, ale ponownie poprawiłam to. I w końcu pewnego razu poczułam, że naprawdę ją kocham. Że naprawdę tak jest. Czułam do niej miłość. To był piątkowy poranek i byłam niezwykle wyczerpana i śpiąca.
Usiadłam na sofie i od razu zaczęłam zasypiać. Zasnęłam głęboko i ujrzałam piękne podwórko, na które ogromne drzewo rzucało swój cień. To mi się podobało. I ktoś zaczął się zbliżać. Jakaś postać. To była ta moja sąsiadka. Ona podchodziła do mnie i wyglądała jak bogini. Cóż za piękność. Tamta przewspaniała istota to była moja sąsiadka. Miała tą samą twarz i ciało, ale one były przemienione. Miała na sobie długą, białą suknię z długimi, szerokimi rękawami, przepasaną srebrnym pasem i nosiła srebrne bransolety i srebrne kolczyki. Zbliżyła się, oczarowując mnie swym pięknem. Pocałowała mnie, pochylając się nade mną i powiedziała tak. Przybyłam powiedzieć ci, że się wyprowadzam, że odchodzę. Wstałam i objęłam ją, czując tak wielką miłość jak nigdy wcześniej. Byłam całkowicie zakochana w pięknie mojej przyjaciółki, którą teraz prawdziwie kochałam. I pomyślałam, że uszyję sobie taką suknię. Krój był prosty, więc wydawało mi się, że to nie powinno być trudne. I zaczęłam sobie wyobrażać, jak robię tę suknię, a potem się obudziłam. Ten piątkowy dzień spędziłam w prawdziwej miłości do tej kobiety. Całe serce miałam przepełnione miłością, której wcześniej nie znałam. Ona zapukała do mnie po południu. Gdy otworzyłam, to powiedziała: przyszłam się pożegnać. Złożyłam dziś wypowiedzenie i przeprowadzam się. Neville, wtedy poczułam taką moc, jakiej nie dane mi było jeszcze poznać. Właśnie przez to, że mogę zakochać się w kimś, kogo już powoli ciężko mi było ścierpieć i w tak krótkim czasie dokonać tak kompletnej transformacji we mnie samej, że spowodowało to zmianę odzwierciedlającą to w zewnętrznym świecie. Bo wpierw to musi zajść we mnie. Tak powiedziano nam w liście do Jana. Ukochaliśmy go, ponieważ on nas wpierw ukochał. A w liście do Efezjan tak. Jako drogie dzieci naśladujcie Boga. A skoro on tak dokonuje zmiany w świecie zewnętrznym i ja mam go naśladować, to muszę czynić to w ten sam sposób. Muszę wpierw zakochać się w czymś, niezależnie czy to ma być bogactwo, sława, czy cokolwiek innego w tym świecie. Muszę tego pożądać. W tym przypadku ona wiedziała, że chce odseparować się od tej kobiety. Modliła się, by ta znikła z jej życia. Nieważne, czy ona sama miałaby opuścić okolice, czy jej sąsiadka. W każdym razie to sprawiłoby jej ulgę. Tylko, że to by jej nic nie dało. Bo ona napotkałaby taki sam charakter w kimś innym i nadal tkwiłaby w tej samej pozycji. Dlatego musiała rozwiązać to dzięki korekcie i zakochać się w tej istocie tak, by gdy ona już odejdzie, nie spotkała takiej osoby będącej w jakimś nieprzyjemnym stanie. I ona zakochała się w tej kobiecie. Powiedziała: czułam się jak planeta Ziemia, jakby moje kontynenty przesunęły się nieznacznie i ta całkowicie inna istota pojawiła się na moim piętrze. To nie była ta sama osoba, co wcześniej. Ona zakochała się w kimś, kto ukazał jej się w określony sposób. Tak się zakochujecie. Każda osoba na świecie jest po prostu uosobieniem poświadczającym o czymś. Bóg potrzebuje człowieka jako swego przedstawiciela, by ten wyraził miłość, nienawiść. Człowiek jest potrzebny, by wyrazić cokolwiek w tym świecie. Człowiek zawsze jest pośrednikiem, mającym wyrażać cechy Boga, a Bogiem jest ja jestem. Nie ma innego Boga. Znajdziecie inne Jego atrybuty, konkretne przymioty, ale zaczynacie od podstawy, od imienia. Ci, którzy znają Twe imię, mają ufność w Nim. Księga Psalmów. Pokładajcie ufność w imieniu Pana. Tak Wam powiedziano. I teraz, czy Wy naprawdę wierzycie w siebie? To sprowadza się właśnie do tego. Czy możecie, siedząc tu dziś, zakładać, że jesteście tym, kim chcecie być, wierząc, że to musi nastąpić i zakładacie po prostu: ja jestem tym, i nie zwracacie się do kogoś innego na zewnątrz? No cóż, i kto to robi? Bóg to robi. I wy nazywacie to, określacie, czym jesteście, bo wszystko jest Bogiem i wszystko jest możliwe dla Boga.
Więc wy po prostu ośmielacie się zakładać, że wy jesteście takim kimś, kim chcecie być. Tylko czy uwierzycie w to, że samo to założenie, jeśli będzie się na nie nalegać, utwardzi się jako fakt? Cóż, spróbujcie, tak jak ta pani. Ona opowiedziała mi też inną historię. To brzmiało tak. Byłam wtedy na skraju pustyni. To było ogromne pustkowie. Było nas pięcioro. Ja, mój mąż, moja siostra, szwagier i mój drugi mąż. Ten drugi to mój były mąż. Znałam go od zawsze. Nie mam w pamięci takich chwil, kiedy bym go nie znała, ale mój obecny mąż był teraz bliżej mnie. Nasza piątka postanowiła, że przejdziemy razem pieszo przez pustynię, a potem wrócimy. Tak ustaliliśmy i właśnie mieliśmy zacząć. Neville, mogę opowiedzieć ci tylko fragmenty, ale pomyśl sobie o najstraszniejszej podróży na świecie i to było to. Nie wyobraziłbyś sobie koszmaru, jakim była ta podróż. Wymienię choćby te płonące piaski, słońce przypalające nasze ciała, wyczerpanie, zmęczenie. Gdy połowa podróży była za nami, to ujrzeliśmy miliony małych ryb wijących się i skaczących przed nami. Musieliśmy tamtędy iść i czułam pod stopami, jakie depcze i miażdże. Mój młodszy mąż trzymał mnie za rękę, pomagając mi. Mimo to upadłam i uderzyłam głową w jakiś kamień lub w coś innego. Bardzo mnie zabolało i krwawiłam. Nie mogłam powstrzymać tego krwawienia, a ból był nieznośny. Szliśmy dalej i na samym końcu pustyni czekał na nas mój ojciec. Weszłam do łazienki i mój ojciec wszedł tam za mną, pytając mnie, jak się czuję. Odpowiedziałam, że jest w porządku. A potem znowu znalazłam się na skraju pustyni z moimi czterema towarzyszami. I czy uwierzysz mi, gdy powiem, że zdecydowaliśmy się powtórzyć tą podróż? Zaczęliśmy jeszcze raz. I wszystko, co spotkało nas pierwszy raz, wydarzyło się też ponownie. Ale tym razem, przy tej drugiej podróży, czułam, jak zwolna, ale szaleńczo zakochuję się w moim pierwszym mężu, tym, którego znałam od zawsze. Nie był wcale starcem, ale był ucieleśnieniem wiecznego młodzieńca. Pomimo gorąca, pomimo tego wszystkiego, na jego ciele nie było nawet kropli potu. Gdy upadłam, jak za pierwszym razem, to on podtrzymał mnie i przeniósł przez te gorące piaski. To on pomagał mi całą drogę i opanowała mnie pasja miłości do niego. Gdy dotarliśmy do końca, to zastanawiałam się, ile to trwało. I to zajęło nam 4 dni. 2 w jedną stronę i 2 z powrotem. I wtedy mój mąż zniknął. Ujrzałam go na szczycie wzgórza. Leżał całkowicie zrelaksowany na trawie, na pięknej polanie. I nie opiszę ci, jak wielkie pragnienie poczułam. To uczucie miłości. Wspięłam się na to wzgórze błyskawicznie i w chwili, gdy już miałam rzucić się na jego ciało, obudziłam się. Nie mogłam uwierzyć, że to był sen. Byłam w swoim mieszkaniu. Leżałam w łóżku. Ale to było bardziej rzeczywiste niż cokolwiek innego, co mi się w życiu przydarzyło. Nie wierzyłam, że to sen. Czułam ból. Czoło wciąż mnie bolało. Dotknęłam go ręką, ale nie było krwi, jednakże ból wciąż się utrzymywał. Gdy głowiłam się nad tym, czy to naprawdę sen, to zadzwonił telefon. Dzwoniła moja przyjaciółka Lucy i ja opowiedziałam jej ten sen. Ona powiedziała, że dla niej to brzmi jak wyjście z Egiptu. Po krótkiej rozmowie wróciłam do łóżka, zastanawiając się nad tym wszystkim. I gdy tak rozmyślałam, to pomyślałam, że otworzę oczy i zobaczę ten pokój. Sprawdzę, czy to naprawdę sen, czy nie. I otworzyłam oczy, a u mojego łóżka stał ksiądz. Tam był ksiądz. On czekał na moją ostatnią spowiedź i nie wiedziałam, co mam robić. Czy mam kazać mu się wynosić, czy spytać, czego chce? Te dwie myśli zaprzątały mi umysł. Spytać, czego chce, czy kazać mu się wynosić. I on rozpłynął się przed moimi oczami i zniknął. Ostrożnie wyszłam z łóżka i ominęłam to miejsce, w którym stał. Starałam się nie iść tamtędy i skierowałam się do jadalni, gdzie usiadłam, rozmyślając nad tą niesamowitą rzeczą. I powiem wam, że to jest w 100% pismo.
Pozwólcie, że zacytuję 15 rozdział z Księgi Rodzaju. I Abram zapadł w głęboki sen, i ogarnęła go ciemność i przerażenie. I Pan rzekł: wiedz to, że twoje potomstwo stanie się przybyszami w obcej ziemi, będą tam niewolnikami i będą uciskani przez 400 lat. A potem wyjdą z wielkim dobytkiem. I tamte 4 dni oznaczają to samo, co te 400 lat. Zapomnijcie o latach, zapomnijcie o dniach. W języku biblijnym ważny jest numer. Każda litera w alfabecie hebrajskim ma swoją wartość numeryczną i symboliczną. 400 ma swoją wartość numeryczną i jest to litera tau. Pisząc 400, po hebrajsku piszecie tau. I tak, 400 dni, 400 lat, 400 godzin, 400 chwil, 400 to po prostu litera tau, a jej symbolem jest krzyż. Krzyżem w piśmie jest ludzka forma. To ciało jest krzyżem. Nie ma żadnego innego krzyża, o którym pisano by w Biblii. Kościoły zupełnie to przeinaczyły. I ci, którzy za tym podążają, nie rozumieją tego. Myślą, że chodzi tu o drewniany krzyż albo drzewo. Bóg ukrzyżował się na człowieku. To jest krzyż, tau. W jej przypadku to zajęło 4 dni. Ale czemu 2 razy po 2? 2 to przeciwstawność, 2 to podział, 2 oznacza konflikt. Cała ta podróż polega na niewoli, na konflikcie, na opresji. Ale na końcu wychodzicie z tego z wielkim dobytkiem. I co jest tym dobytkiem? Ona pisała, że miała męża i znała go od zawsze, znała go tak dobrze, ale to nie był ten jej prawdziwy mąż. Ona zakochała się w nowym mężu. On poprowadził ją przy pierwszej wędrówce, a potem był z nią ten drugi, czyli tak naprawdę ten pierwszy. I w Księdze Izajasza czytamy: twój Stwórca jest twoim mężem, Pan zastępów to jego imię. Powiedziano, że on przywoła was niczym porzuconą i załamaną żonę, bo bez względu na to, co uczyniliście, on darzy was wieczną miłością. Cokolwiek byście zrobili, to on będzie spokojny i na końcu wybaczy im i wesprze was. I napisano, że człowiek jest jego emanacją i jego żoną, póki sen nie przeminie. To jest wspaniała symbolika. Każda dama na tym świecie jest żoną Boga, tak samo jak i mężczyzna. Ale symbolicznie jest to ukazane w żeńskiej formie. Blake pięknie to ujął. On dla Boga tylko, ona dla Boga w nim. Tak to jest. I tą drogą musicie odkryć w człowieku, którego kochacie, wszystkie te cechy, jakie oczekujecie znaleźć w Bogu. I na końcu ona odnajduje tego, którego od zawsze znała jako swego męża i chce rzucić się na niego, by stać się jednością. Bo na końcu wy dziedziczycie Boga, to wasze dziedzictwo. Stajecie się jedną istotą, nie jesteście już dłużej dwoma. Mur rozdzielenia jest zburzony i nie ma już dłużej dwóch, jest tylko jeden. Wy jesteście Bogiem Ojcem. Dlatego w kimkolwiek się zakochujecie, to dajecie mu swoje imię. A raczej on daje wam swoje nazwisko, bo wy przyjmujecie nazwisko męża, a to jego nazwisko to ja jestem. Dlatego na końcu macie tylko jednego Boga, jednego męża i to jest wasza własna cudowna istota. To jest Bóg. Nie ma innego męża, ale symbolizm przedstawia to jako człowieka, w którym możecie się zakochać bez reszty. I podróż zaczyna się z młodszym mężem i błądzicie. Bo powiedziano wam, że wszyscy będą cudzołożyć z innymi bogami. Wszyscy. A mówili, że będą służyć Panu, ale nie służą prawdziwemu Bogu i czczą fałszywych bogów. Czczą liderów tego świata i wiele innych rzeczy zamiast Boga. Każdy inny Bóg to fałszywy Bóg. Kłaniacie się przed jakimiś statuetkami czynionymi ludzkimi rękami i zapalacie świeczki na jakimś ołtarzyku, który tak samo jak świeca też był zrobiony ludzkimi rękami. Klęczycie przed czymś wykonanym przez człowieka i to nie jest Bóg. Wszyscy czcimy fałszywych bogów. Ona usiadła i aby całkowicie rozwiązać ten problem, zakochała się w tym, co poprzednio obdarzała nienawiścią, czym gardziła, a potem zapadła w sen i tam ukazało jej się to wszystko. Ona była zakochana do szaleństwa w swej sąsiadce, zanim ta jeszcze zapukała do jej drzwi i wszystko to zainicjowało się przez ten sen.
A potem nastąpiło potwierdzenie. Przyszłam się pożegnać. Te same słowa, które chwilę wcześniej wypowiedziała w jej śnie, teraz mówi w świecie zewnętrznym. Więc czym jest sen? Czyż nie snem we śnie? Przyjdzie taki dzień, gdy każdy się przebudzi i nie będziecie mogli uwierzyć w to, że to był sen. Bo to nie mógł być sen. Ona czuła ten ból, chociaż nie było tam krwi. Wy też nie uwierzycie, że to, co było tak realne, było snem. I obudzicie się z tego, nie mogąc uwierzyć, że to był sen. Byłem uwięziony, byłem bogaty, byłem biedny, byłem czarny, byłem biały, byłem tym albo tamtym i miałoby to być tylko snem? Będziecie zaskoczeni tak samo, jak ona była zaskoczona, gdy dowiedziała się, że ta podróż, na którą się zgodzili, która trwała 4 dni, była jedynie snem. Snem we śnie. On wtedy nosił imię Abram, egzaltowany ojciec. Ono nie zostało jeszcze zmienione na Abraham, ojciec mnóstwa narodów. Bóg objawiający się Mojżeszowi nie objawił się w ten sam sposób Abramowi. Mojżesz usłyszał, moje imię to ja jestem. Abramowi i wszystkim patriarchom przed Mojżeszem ukazał się Bóg jako wszechmogący, El Shaddai. Ale nie ujawnił im imienia ja jestem. Ostatecznym Bożym objawieniem jest Ojciec. Gdy odsłania się wam jako Ojciec, to nie robi tego jako Ojciec z zewnątrz, tylko za sprawą swego Syna. Dawid, jego jednorodzony Syn, nazwie was Ojcem i wtedy wiecie, że wy jesteście Bogiem Ojcem. W 2 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy. Bracia, wiemy, że nasz praojciec Dawid umarł i został pochowany, a jego grób znajduje się tu u nas. Cóż, i żaden archeolog na tym świecie nie wskaże miejsca, gdzie ten grobowiec jest, bo Biblia nie jest opowieścią historyczną. Słowo, które tutaj przetłumaczone jako u nas, tak naprawdę oznacza w nas, wewnątrz nas. I chodzi o to, że jego grobowiec jest w nas po dziś dzień i on zmartwychwstanie w nas. Bo jak powiedziano, nie pozostawisz swego sługi w otchłani. Potem on jest wzywany, by powstał. Obudź się, czemu śpisz, o Panie? Panie, czyli ja jestem. Czemu śpisz, o Panie? Zbudź się, nie opuszczaj nas na zawsze. I tak to Dawid apeluje do Pana, by ten się obudził i przez to przebudzenie on zmartwychwstaje. Bo gdy się przebudza, to cały ten świat, który on zabrał ze sobą, również zaczyna się przebudzać w nim. Na początku on wziął ze sobą swego syna i obiecał, że nie zostawi go w otchłani, w piekle. I to ten świat jest tym piekłem. A potem pewnego dnia przebudza się i przywołuje Dawida i Dawid, wieczny młodzieniec, staje przed nim, zwracając się do niego, mój ojcze. Wtedy człowiek wie już, kim jest. Panem, który spał i dla boskiego celu śnił straszności tego świata. I w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich powiedziano, że trzeba doświadczyć wielu utrapień, aby móc wejść do Królestwa Bożego. I właśnie jedynie przez te potworne cierpienia możemy wejść do nieba. Dlatego też to jest snem, tak jak ten dzisiejszy świat konfliktów. Któż zdołałby to powstrzymać? Nikt tego nie powstrzyma, bo to samo, co napotykacie schodząc w dół, napotykacie też kierując się w górę, tylko że podczas drogi w górę towarzyszy wam inny mąż i wy zakochujecie się w nim coraz bardziej i bardziej. Zakochujecie się coraz mocniej w uczuciu, że możecie to zrobić. Zakochujecie się w ja jestem. To nie jest narcyzmem, to, że nie zwracacie się do żadnej innej istoty na tym świecie, dlatego że wszystko jest w was. Zakochujecie się w tej idei, że to wszystko jest w was i że możecie zmienić świat, że możecie wytworzyć to tak, jak wytwarzacie to, o czym teraz śnicie. Wyśniewacie to tak jak to. Możecie zmienić sen i wyśnić to, czym chcecie być, bo wy wyśniewacie to ze swojego wnętrza. Spróbujcie to zrobić, tak jak ona ośmieliła się to uczynić, ale pamiętajcie, że ona potraktowała pismo dosłownie. Weźcie to dosłownie.
Czemu go kochamy? Ponieważ on wpierw ukochał nas. Naśladujcie Boga jako jego drogie dzieci. On tak to zrobił. I teraz ja zaczynam robić to samo. Zakochuję się w tym, co darzę teraz nienawiścią i przekonuję siebie, że ja to kocham. I to wszystko zmienia się do tego stopnia, do jakiego przekonuję się o tej zmianie. Po prostu wyobraźcie to sobie. Ona chciała sprawić sobie taką suknię, jaką miała jej sąsiadka w tym śnie. Widziała ją wtedy jako jaśniejącą boginię, a potem ona przyszła do niej, do jej mieszkania, zapukała i powiedziała: przyszłam się pożegnać. Dlatego mówię wam, byście zawierzyli Bogu. Jeśli mu ufacie, to spełni się wszystko to, czego pragniecie. Błogosławiony ten, który upodobanie ma w prawie Pana, wszystko, co uczyni, powiedzie się. Księga Psalmów. Jeśli wiecie, kim Pan jest, bo jeśli myślicie, że chodzi o to, by znać tu jakiegoś niezwykłego człowieka, bardzo bogatego, który powie, że mi pomoże, to powiem, zapomnijcie o tym, po prostu zapomnijcie. Oni zawsze mówią, umieszczę cię w moim testamencie. Zapomnijcie o tym, wymazcie to całkowicie. Oni chcą was niewolić przez ten czas, gdy nadal pozostają w tym świecie, a potem, gdy testament jest czytany, to nie ma o was żadnej wzmianki. Ale wam będą wmawiać, że coś wam skapnie po nich. I tym samym mają was po swojej stronie. To stara sztuczka wykorzystywana w świecie niewolnictwa. A wam powiedziano, że będziecie zniewoleni przez 400 lat. Tak długo, jak długo będziecie nosić krzyż. Więc nie wierzcie w kogoś, kto miałby być na zewnątrz Boga, bo Bóg to wasza cudowna ludzka wyobraźnia. Dziś rano w Los Angeles Times widziałem zdjęcie żołnierza piechoty morskiej i na jego czapce widniał napis „Ufamy Bogu”. Mam nadzieję, że on ufa i nie są to tylko słowa. I to samo napisane jest na każdej monecie, jaką mam w kieszeni. Ufamy Bogu. Ale czy my pokładamy ufność w Bogu czy w pieniądzu? Gdybym tylko dostał dodatkowy milion, wtedy tak, będę wierzył w Boga. Dostaną milion, to będą chcieć 2 miliony. Dostaną te 2, to będą chcieć 4. Nie znajdzie się satysfakcji w tym świecie Cezara, ale jeśli naprawdę macie Boga i wierzycie w Boga, to mogą wam odebrać wszystko, a wy to odbudujecie. Zabierzcie mi wszystko i ja odbuduję to po prostu poprzez życie w założeniu, że ja mam wszystko, co potrzeba, gdziekolwiek bym się nie udał. Jutro pieniądze mogą już nie być środkiem płatniczym. Może być tym coś innego, więc weźcie te pieniądze. Czymkolwiek nie byłby ten środek, to ja będę zakładał po prostu to, że mam wszystko, co mi potrzebne i to się pojawi. Żyjcie mając ufność w Bogu i to was nie zawiedzie, ale wiedzcie, kim On jest. Nie idziecie, by modlić się do jakiegoś obrazka, nie klękacie przed niczym. W tamtym śnie tej pani, ta sceneria, to wszystko wskazywało na jedną rzecz, na Ojca. Ten sam obraz, nawet gdy otworzyła oczy, to ujrzała księdza. No cóż, a ona była nauczona, by księdzu mówić Ojcze. Ona szukała Ojca. Każdy poszukuje Ojca, a gdy znajdujecie Go, znajdujecie Boga, Ojca jako samych siebie. Ale nie ma innego sposobu na to, byście Go znaleźli, poza tym, kiedy Jego Syn was nazwie swym Ojcem. I to Dawid jest tym Synem. To jest najtrudniejsze, aby przekonać o tym kogoś na tym świecie, komu wpojono to, że to Jezus Chrystus jest Synem Boga, ale ja mówię wam, że On nie jest Synem Boga. On sam jest Bogiem. Dawid w duchu nazywa Chrystusa Panem. Tamto słowo Pan znaczyło Ojciec. Tak mówił Syn do Ojca. Mój Panie. Zawsze tak odnoszono się do Ojca. Oni uważali, że Chrystus jest Synem Dawida. I wtedy on spytał, czemu więc Dawid w duchu nazwał go swoim Panem? Jeśli mówi do niego mój Panie, to jak może być jego Ojcem? I potem o nic więcej go nie pytali. To z Ewangelii Mateusza. I ja rozmawiałem o tym z księżmi, z rabinami, z kapłanami, z pastorami, z kaznodziejami i oni wszyscy patrzyli na mnie, jakbym był kompletnie szalony. A ja mówię o tym,
co wiem z własnego doświadczenia. Jak powiedziano, Bóg daje się poznać człowiekowi w wizji i przemawia do niego we śnie. Moje doświadczenie opiera się całkowicie na wizji. To nie jest spekulacja. I gdy rozmawiam z kapłanami, to oni stoją zszokowani, ponieważ nie byli uczeni w ten sposób. Ich nauczono ludzkich tradycji i wszczepiono im poczucie, że to są Boże nakazy. A to nie są przykazania Boga. To są tylko tradycje człowieka. I mówię wam, że ta historia jest prawdziwa. To wszystko jest w nas. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem i mieszka w każdym. Dawid jest pochowany w człowieku, a gdy Chrystus zmartwychwstaje w człowieku i wydostaje się z grobowca, to wciąż nie wie, kim jest. Dopiero gdy pojawi się Syn, to dowiaduje się tego. Niedługo potem następuje wniebowstąpienie. Bo zmartwychwstanie i wniebowstąpienie to dwa zupełnie inne wydarzenia, ale wpierw musi pojawić się Syn i nazwać Go Ojcem. Wówczas nie ma żadnych wątpliwości w tym, kto patrzy wtedy na Dawida. On wie, jaka relacja jest między nimi. Moja przyjaciółka doświadczyła czegoś wspaniałego. Mam ogrom wdzięczności dla niej za to, że podzieliła się tym ze mną. Jej podróż jest ukończona. Ona już zaraz upadnie na swego ukochanego, a jej ukochanym jest Bóg, jedynie Bóg. I gdy się dotkną, to się złączą i staną się jednością. Nie będą już dłużej dwoma. Tym samym wypełnia się Pismo i drugi rozdział Księgi Rodzaju. On zostawi wszystko i przylgnie do swej żony i staną się jednością, jednym ciałem. To wszystko dotyczy Boga. I ja mogę jej powiedzieć, że wtedy, gdy szłaś z tym nowym mężem, tym młodszym, to wykazałaś się nieposłuszeństwem, bowiem on poddał ludzi nieposłuszeństwu, by móc się zlitować nad nimi. Jak miałbym poznać Boga miłosierdzia, samemu nie będąc niemiłosiernym i nieposłusznym? On wystawił mnie na nieposłuszeństwo, aby móc zlitować się nade mną i ukazać mi, kim on jest. Ona wyruszyła w tą pięcioosobową podróż, a pięć jest liczbą łaski. Łaska jest darem Boga jako siebie samego dla człowieka. I to jest coś, czego on sam nie wypracowuje. To jest coś, na co on nie zasługuje przez swe postępowanie. To jest łaska i jeszcze większa łaska. Pięć to liczba łaski. I możecie zauważyć, że to jest te pięć zmysłów, bo wy wchodzicie w ten świat. Ta liczba jest tu istotna, nie lata, nie miesiące, na które wskazuje. Chodzi o samą liczbę i tutaj mamy łaskę. A te 4 dni, czas tej straszliwej podróży, oznacza ten czas, w którym noszę krzyż. Następnie przychodzi ten moment, że jestem jednością z Ojcem. Ja jestem Ojcem i zdejmuję krzyż. Podróż kończy się, a ja na wieki wieków jestem jednością z istotą miłości. Nieskończonej miłości. I to jest Bóg Ojciec. A dziś skorzystajcie z tego i spróbujcie na tym poziomie. Obietnica nadejdzie. Nikt nie odsunie was od obietnicy. Obietnica nadchodzi. I to nie jest coś, na co możecie jakoś zapracować czy zasłużyć, bo nie możecie. Dlatego żyjcie pełnią życia w tym świecie i stosujcie prawo do wszystkiego, czego chcecie z tego świata. Ośmielajcie się zakładać, że już teraz jesteście kimś, kim chcecie być i zasypiajcie w tym założeniu, jakby to była prawda. Zasypiajcie tak i w niedalekiej przyszłości odkryjecie, że świat się zmienia. Przestawiając tak, aby dopasować się do tego waszego założenia. Obiecuję wam, że to zadziała. Dziękuję za uwagę. Następnego wykładu będziecie mogli posłuchać w czwartek 24 listopada. Ukaże się on tu na tym kanale o godzinie 19:00. Zapraszam.